Dobry wieczór Państwu, witam serdecznie i pozdrawiam. Dziękuję również za oglądalność. Ciężki temat na tapecie. Sylwek Wardęga. Z jednej strony promujący się jako wielbiciel psów, który to dostarcza do schronisk dla psów karmę. Tak, ale z drugiej strony Sylwuś w ostatnim swoim filmie zadeklarował, że jeżeli jego psy tam kiedyś umrą, to tak po 10 lat od ich śmierci weźmie z bezcześci zwłoki i sobie naszyjnik zrobi z kości tych biednych piesków. Chłopie, puknij ty się w kaloryfer głową, może wtedy wrócisz do normy psychicznej. Bo twoi widzowie to też młodzież. I teraz taki jakiś twój mega, mega fan w jakimś tam filmiku stwierdzi, no wiecie, jak Sylwek sobie Wardęga umrze, to tak 10-15 lat po jego śmierci wezmę jego kości i też se naszyjnik zrobię. No nie? A co? On może z piesków, to ja mogę z niego, no nie? Więc Sylwuś, uważaj z takimi tekstami, bo promowanie tego typu zachowań, czyli bezczeszczenie zwłok zwierzęcych, jest na to paragrafik. Więc apeluję do organizacji zajmujących się obroną zwierząt, a w szczególności psów, o interwencję w tej sprawie. Tak, trzeba to napiętnować. Takie rzeczy nie mogą się wydarzać w życiu realnym. Żeby ktoś sobie odkopywał zwłoki psa po iluś latach i robił sobie z tego naszyjniki.